Jesteśmy spółdzielczym mleczarni Spomlek w jej głównym zakładzie w Nadzyniu Podlaskim. To jest nasz zakład największy. Jesteśmy piątą co do wielkości spółdzielnią mleczarską w Polsce. Produkujemy rocznie około 25 tysięcy ton sera, z czego no, dużą część sprzedajemy w formie konfekcjonowanej, to znaczy plastrów i kawałków. I tutaj właśnie, bo w obrębie optymalizacji procesów konfekcjonowania, dojrzewania sera, rozpoczęliśmy skutecznie współpracę z firmą Wix Automation. Współpraca z firmą Wix przebiega bardzo dobrze. Powstają nowe pomysły na rozszerzanie systemu, zwiększanie funkcjonalności systemu. W tej chwili pracujemy nad wdrożeniem systemu na kolejnych działach. Chcemy tworzyć system zarządzania opakowaniami. Od czasu, kiedy system został wprowadzony na naszym dziale, możemy sprawniej funkcjonować w procesie produkcji. Wszystkie nasze dotychczasowe zajęcia i czynności, które musieliśmy wykonywać manualnie za pomocą długopisu i papieru, zostały przeniesione na formę elektroniczną, co znacznie przyspieszyło i ułatwiło nam pracę. System jest bardzo przejrzysty i czytelny. System nie przysporzył od samego początku żadnych problemów. Wszystkie opcje są praktycznie intuicyjne. Nie trzeba się zastanawiać dwa razy, do czego służy poszczególna zakładka, tylko od razu wiem, że to służy do tego i do niczego innego więcej. Kluczowym elementem całej aplikacji jest system SCADA iFix. Dzięki językowi VBA, który jest w nim dostępny, istnieje możliwość zintegrowania iFixa z dodatkowymi narzędziami bazodanowymi i stworzenia aplikacji, która połączy w sobie funkcje klasycznej aplikacji SCADA oraz funkcje systemów informatycznych bazodanowych. Dodatkowo dzięki łatwości połączenia iFixa z pozostałymi programami Proficy mamy możliwość stworzenia szerokiej gamy raportów w zależności od potrzeb użytkownika. Dodatkowo skalowalność całego systemu pozwala na łatwe dodawanie kolejnych funkcji i jego dalszą rozbudowę. Procedury HACCP wykonywane są przez nas bardzo, bardzo często. Wykonywanie detekcji metali musi się odbywać co godzinę. W takiej formie, jaką mieliśmy to przed wprowadzeniem systemu, było to kłopotliwe, gdyż zajmowało sporo czasu. Zostaliśmy też wyposażeni w odpowiednie przypomnienia, dzięki którym po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to wypadło z głowy, co też przyczynia się do minimalizacji kosztów na naszym dziale. Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania informacją z produkcji oraz procedur poprawy efektywności opartych o metodykę Lean, wspieranych przez oprogramowanie do zarządzania produkcją klasy MES Proficy, udało się obniżyć koszty operacyjne związane z pracą Wydziału Konfekcji Pakowni o 10%. Efekty, które uzyskaliśmy w tej chwili, to jest około 10% poprawy efektywności tego procesu. Mam na imię Hubert, pracuję na dziale konfekcji, na stanowisku operatora linii produkcyjnej. Mateusz Glanowski, jestem inżynierem aplikacji w firmie Wix Automation. Andrzej Kot, jestem inżynierem produkcji w firmie Spomlek. Nazywam się Edward Bajko, jestem prezesem zarządu spółdzielczym mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim.